Dzień dobry, pani Całużona, miasta Rzeszowa, proszę. W rzeszowskim magistracie od kilkunastu dni działa miejski call center. Zadaniem teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców jest udzielanie mieszkańcom niezbędnych i podstawowych informacji o procedurach oraz obowiązujących formularzach przy załatwianiu spraw we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych pod łatwym do zapamiętania numerem telefonów 1-77-88-9900. Pod tym numerem można uzyskać informacje i pomoc w każdej sprawie. W razie potrzeby mieszkaniec zostanie połączony z właściwym urzędnikiem, a w przypadku konieczności konsultacji zostanie skontaktowany z kompetentnym specjalistą. Klient nie będzie już musiał poszukiwać urzędników na własną rękę. Szybka i pełna informacja dla mieszkańców to główny cel uruchomienia call center. Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców spełnia trzy funkcje: informacyjną, interwencyjną i konsultacyjną. W ciągu jednego miesiąca około 2000 połączeń zostało odebranych przez pracowników nowego referatu. Dziennie około 50% połączeń przekierowanych na Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców jest załatwianych przez pracowników referatu. Pozostałe około 30% to połączenia imienne do wskazanych urzędników oraz 20% spraw przekazywanych do pracowników merytorycznych w poszczególnych wydziałach. Zatrudnieni tu pracownicy odbierają dziennie około 300 telefonów. Pracownicy Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców to wykwalifikowani wieloletni pracownicy Urzędu Miasta. Przeszli gruntowne szkolenia z zakresu zadań wydziałów, intensywne szkolenia wewnątrz wydziałów przy bezpośredniej obsłudze mieszkańców oraz szkolenia dotyczące profesjonalnej obsługi klienta i komunikacji przez telefon. Rzeszowianie najczęściej pytają o sprawy związane z zameldowaniem, prawem jazdy, a także rejestrację firm, wpisy do ewidencji, i bardzo często odpisy aktów Urzędu Stanu Cywilnego, takich jak akt urodzenia, małżeństwa czy zgłoszenia urodzenia dziecka. Centrum telefoniczne czynne jest poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30, a w środę od 7.30 do 17.00.